Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale Speed Simulator X i dzisiaj opowiem wam o Huge Tiki Dominusie, bo tutaj jest o czym opowiadać, to jajko już mamy tutaj opracowane, co jak słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale, żeby po prostu być na bieżąco z każdą informacją, no i żebyście mieli też właśnie takie szanse na Huge. Ja to będę robił, bo wydaje mi się, że no nikt tego u nas w Polsce nie robi, a jest to dość fajne, bo warto żebyście wiedzieli jak duże szanse macie. Oczywiście życzę wam powodzonka w waszym tutaj otwieraniu, jeżeli otwieracie te jajka, jeżeli otwieracie to jajko, to też wam życzę powodzonka, tak samo Summer Island Event też można próbować Huge Pufferfisha zdobyć, ale o Pufferfishu to później. Generalnie dzisiaj mamy temat Huge Tiki Dominusa. Oczywiście zapraszam was na mojego Discorda, gdzie rozdaję darmowe gemy, peciszki, no i generalnie no mega dużo rzeczy, także można zdobyć fajne itemki, że tak powiem, fajne peciszki i po prostu sobie troszkę gemów zarobić. Już kilka osób wygrało, dziękowali, także bardzo miło, to mi się podoba. Słuchajcie, dzisiaj Huge Tiki Dominus i szanse na Huge Tiki Dominusa, czyli z tego tutaj jajka albo z tego złotego, to bez różnicy. Generalnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o Huge Tiki Dominusa, to jest to o tyle fajny peciszek, że szanse na niego są dość duże, tak szczerze. Bo jeżeli będziecie sobie stali tak dzień, drugi, trzeci, to raczej go zdobędziecie, bo kwestia jest taka, oczywiście jak macie razy 8 otwierania albo 3, bo razy 1 to troszkę więcej wam to zajmie, pamiętajcie o tym. Jak nie macie też Game Passów, nie macie potek, no to wiadomo, że to dłużej wszystko zajmie i już wam mówię ile dokładnie. Generalnie szanse na Huge Lucky Dominusa to 1 na 31,1 miliona, no ponad 31 milionów, no tak bez niczego, co nie, więc naprawdę ta szansa no jest znikoma. Z podką na laka albo serwerową podką na laka mamy 2,07 miliona, czyli nieco ponad 2 miliona. Z super laki podką 1 na 800 tysięcy, z podką na laka i serwerową podką na laka 1,04 miliona, czyli 1 na milion tak naprawdę. Z podką na laka i super laki potion 1 na 576 tysięcy widzowie. Jak macie laki Game Pass, czyli generalnie ten tutaj taki laki tą koniczynkę, no i jak macie jeszcze do tego podkę na laka i super laki podkę, to 1 na 551 tysięcy. A słuchajcie, jeżeli macie podkę lak serwerową, do tego podkę na laka i super laki potion, to macie 1 na 451 tysięcy i słuchajcie, ze wszystkim 1 na 427 tysięcy. Ze wszystkim mam na myśli to, że jeszcze dodamy tutaj Egg Mastery na 9,9, bo tu mamy szanse po prostu większe na lepszego peciszka, co nie? Więc tutaj generalnie to też działa, tak, to działa. A jakby dodać do tego razy 25 Insane Luck, który pojawia się, o właśnie, nawet teraz się pojawił widzowie, patrzcie, mamy Insane Lucka, więc w tym momencie z tym Insane Luckiem, z każdą podką, jakbym w Wojdzie odpalił i jeszcze mam swoje podki odpalone i do tego mam Game Passa, Lucky i do tego mam jeszcze, słuchajcie, Egg Mastery na 9,9, to w tym momencie, patrzcie, jak sobie tutaj zrobię, to w tym momencie moje szanse są ustawione na, uwaga, 1 na 318 tysięcy. Jest to dużo, owszem, na pewno mniej od Butterfly'a, bo Butterfly jest potężny, żeby go zdobyć. Także słuchajcie, jak nie wiecie ile ma Butterfly szans, to zapraszam na poprzedni odcinek. A jeżeli chodzi o tego Huge Tiki Dominusa, no to myślę, że 1 na 318 tysięcy to chyba wio widzowie, chyba lecimy, chyba otwieram. Nie, troszkę pootwieram, bo kto wie, może mi się uda. Ja też zbieram tutaj do misji Legendary, sobie wszystko po prostu zbieram do EQ, żeby to przerabiać, bo te misje są dość łatwe do zrobienia i będziemy robili 150 poziom w Summer Passie, to na pewno. Jak chcecie wiedzieć jak szybko zrobić, to koniecznie obserwujcie mój kanał. No i co widzowie, macie szanse podane, ja wam życzę powodzonka. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Do usłyszenia i siemanko.